entered the game, where choices are a matter of life and death. You want to get me drunk? Where am I? Choose wisely. Oh shit! Face the consequences. Discover the truth. Iron Wolf Studio presents Try to Survive Killing Stream. Add to your Steam wishlist now. Hej, witam Cię serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu. Dzisiaj gaming. Tak więc wszyscy, którzy czekali na przegląd spółek gamingowych, no to w końcu się doczekali i zobaczymy dzisiaj oczywiście dwa nagrania. Jedno dostępne na kanale, drugie dostępne na portalu, bo zobaczymy trochę spółeczek. A przed chwilą miałeś, no nie radę gratkę, obejrzeć najnowszy zwiastun produkcji ze stajni Iron Wolf Killing Stream. No myślę, że jest dosyć ciekawa. Jako ciekawostkę Ci powiem, że klimatu nadaje jeszcze to, że większość materiału była kręcona na terenie 100-letniej zabytkowej elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu. Tak więc no naprawdę dosyć konkret, no, wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. Daj znać w komentarzu, czy w ogóle zwiastun Ci się podobał. I co nas dzisiaj czeka? Oczywiście wyniki portfeli, poszczególne spółki w ujęciu w interwale tygodniowym. To wszystko przed nami. Jeżeli tematyka Cię interesuje, to oczywiście zapraszam do pozostania ze mną i lecimy. A ile spółek? No bo to jest też istotne, o ilu spółkach zadecydowałeś, bo przypominam, że to Ty, wrzucając łapę w górę, decydujesz o popycie na tego typu przegląd, aby on oczywiście miał miejsce albo nie, a na karcie społeczność w każdy poniedziałek pojawia się właśnie możliwość oddania głosu, czy chcesz oglądać ten przegląd, czy też inny, i właśnie od poniedziałku rusza głosowanie w celu ewentualnego zastąpienia przeglądu spółek gamingowych właśnie jakimś innym przeglądem, czyli zajrzyj sobie w poniedziałek i dokonaj wyboru, czy chcesz pozostawić gaming, czy chcesz go zmienić. No ja widzę cały czas słabnący popyt na gaming akurat, tym bardziej w okresie wakacyjnym, kiedy rotujemy tymi przeglądami, tymi nagraniami, to wydaje się to jak najbardziej ok. I teraz zerknijmy sobie na to, co się dzieje. Może zacznijmy od portfela. Na początek będzie od razu ciekawie, bo zacznijmy od debiutantów. Od razu powiem, że drugi portfel będzie już dostępny na portalu, czyli widzimy, że tu mamy samych debiutantów i popatrzmy tak naprawdę, co ciekawego się tutaj wydarzyło. Games Operator, widzimy tutaj, że jest 2% w tym tygodniu na minusie. Jeżeli chodzi o Gaming Factory, 11% na minusie i jeżeli chodzi o Drageusa, 5,57 na plusie, SimFabric 13% na minusie i Ovid Works w ogóle nie wystartował, czyli wszystkie zlecenia są rzucone po PKC, chociaż debiut był w piątek, no to niestety nie dokonano żadnej transakcji. Cały czas czekamy i zobaczymy, czy otworzy się jakoś atrakcyjniej niż pozostałe spółki, czy nie. Czas pokaże. Wynik tego tygodnia dla tych nowych spółek debiutujących w tym roku z tego łącznego naszego portfela statystycznego to jest minus 5, prawie i 0,5%, czyli trochę lepiej niż w ubiegłym tygodniu, a w ujęciu od początku, od pierwszego dnia debiutu Games Operator stracił 20%, Gaming Factory 11, prawie 12, na plusie Drageus jest 40, prawie 8, SimFabric na plusie 478, prawie procent, no Ovid nie wystartował i to dało łącznie 123 i prawie 0,5% zysku, jeżeli chodzi o w ujęciu oczywiście od czasu debiutu, od pierwszego dnia. Tak to wygląda i zerknijmy jeszcze, podsumujmy sesję piątkową, żebyśmy wiedzieli, z czym się mierzymy, jak w ogóle wyglądał, jaki nastrój był na gamingu, bo wiemy, że nastrój na gamingu jest dosyć, no teraz różny, mamy dosyć spore korekty, ale widzimy, że gaming został doceniony w ostatni czas. Jak widzimy tutaj, Carbon Studio bardzo ładnie urosło 14,5%, Kubik bardzo ładnie urósł 13,64%, liderem tego wzrostu było oczywiście One More 20,4%, Sonka 17,27% czy Klabater 15,33%, do tego jeszcze dwucyfrowa Bloober 11,10%, Foreveren, Art Games 10% i 10% CGames. Co ciekawe, jak pokazywałem podsumowanie sesji dziennej w piątek, na Foreveren pojawił się short wielkich, możesz sobie to obejrzeć oczywiście w podsumowaniu i zerknąć, o co w ogóle tam chodzi. Jeżeli wiesz, dlaczego to shortują, no to aż daj znać, bo jestem bardzo ciekawy, kto się wpakowuje w taką spółkę i to jeszcze w shorta. Bardzo ciekawe. I lecimy dalej. Alien Games 9,6%, BoomBit 9%, 9% Movie Games, Drageus 6,86%, 8,62%, 8,68% i Ulte Games 8,47%. Przewijam resztę, żebyś mógł sobie zerknąć. Popatrzmy, jaka piękna zieleń. Na odwrocie mamy tylko 4 spółki. Punk Pirat traci 2,5%, 2,20%, Artifex Games Operator 1,91% i HGames 1,85%. Gaming Factory jest zawieszony. Jak dobrze pamiętam, tam nie było przedstawionych wyników. Bardzo ciekawa sytuacja. Zobaczymy, kiedy w ogóle odwieszą. I Ovid Works w ogóle nie wystartował. I zresztą zobaczmy, jest 162 000 chętnych, czyli tyle akcji jest na kupi po PKC. Ale popatrzmy na sprzeda, jest 114 000, czyli prawdopodobieństwo się do wyrównania tego w poniedziałek jest duże, że w końcu wystartuje, ale pamiętajmy, że tu nie było emisji akcji, czyli sprzedają starzy akcjonariusze. To też jest bardzo ciekawie, czyli wykorzystując euforię, jaka jest teraz na giełdzie, jaka jest na gamingu, no po prostu cashują swoje zyski i to, że zainwestowali kiedyś w spółkę na początku pewnie gdzieś jej działalności, czyli to też jest bardzo ciekawa sytuacja. Liderzy obrotu to CD Projekt 95 milionów, TS Games 15,5, 8700 PlayWay, CGames 5,5, 4700 11bit, CreepyJar 3700, 2,2 mln, Foreveren, Movie Games, bańka 700, Bloober, One More banieczka, Alien Games również i Ulte Games również. I jeżeli chodzi o cenę za poszczególną akcję, to najwięcej trzeba zapłacić za CreepyJar 1075 zł za jedną akcję, TS Games 550, 502 za PlayWaya, 11bit prawie 500, 402 CD Projekt, Bloober 189 i 109 Movie Games. Reszta, popatrz, taka jest straszna rozpiętość cenowa, czyli do wyboru, do koloru dla każdego, w zależności od tego, jaką masz strategię, jakie masz podejście, jak budujesz swój portfel, czy lubisz mieć dużo akcji w portfelu, czy wystarczy Ci na przykład jedna albo kilka. Jeżeli kupujesz oczywiście te najdroższe, to już sam sobie decydujesz, masz dowolność tutaj wyboru. Tak wygląda to, jeżeli chodzi o podsumowanie sesji. Oczywiście oglądamy tutaj ujęcie tygodniowe, interesuje nas dłuższy horyzont czasowy. Dla przypomnienia dorzucam zawsze indeks gratis. No i to, co widzisz, oczywiście słyszysz, to jest tylko i wyłącznie moja prywatna opinia, nie sugeruj się tym. Dokonaj własnej oceny sytuacji, własnej analizy. A ile tych spółek zobaczymy? Co tak się naprawdę wydarzyło? No zobaczymy ich w tym momencie 16 łącznie z indeksem, czyli podzieliłem to na 2 nagrania. Mamy po 8, czyli pójdzie płynnie, sprawniej, szybko, nie trzeba będzie przedłużać tych nagrań. Jak chcesz, żeby było ich więcej, to rzucaj łapę w górę i na pewno będzie ich więcej. I zobaczmy, Games, w jakiej sytuacji jest? Obecnie my jesteśmy w wręczu bocznym, mamy konsolidację, czyli wreszcie ochłodzenie nastroju na Vivid Gamesie i to jest jak najbardziej w okresie letnim ok. Oby po prostu nie nastąpiło moment przełamania, że będziemy widzieć zejście w strefę niżej, no bo wtedy sentyment nam się zmieni. Sentyment nam się zmieni z wręczu bocznego na korektę i to no, jeżeli zejdziemy jeszcze na tą półkę, to jeszcze nic złego się nie stanie, ale jeżeli będziemy spadać poniżej niej, to już będzie wydźwięk negatywny. Czyli raczej trzymajmy kciuki za to, że gaming się utrzyma cały czas na fali. No i dopóki mieli w range'u, no to widzimy, jakie bandy muszą być rozjechane w zależności od jakiego kontekstu rynek będzie rozgrywany. Jak shorty, no to musimy rozjechać oczywiście dołem, jeżeli ktoś rozgrywa oczywiście kontrakt shortami, a jak ktoś longuje, no to musimy rozjechać tą strefę, czyli poprzednie szczyty, żebyśmy widzieli rakietę z powrotem na gamingu w górę. I lecimy z poszczególnymi spółkami, które dzisiaj przygotowałem dla Ciebie. Na pierwszy ogień idzie Vivid. Vivid, którego nie widzieliśmy ostatnio i tak ja tutaj mieszam tymi spółkami, tak żeby nam się nie dublowały. Chyba tylko CD Projekt zostawiam zawsze, no bo król zasługuje na to, żeby na niego oglądać, a resztę rotuję, tak żebyśmy mieli cały czas urozmaicenie w tych spółkach. I zobaczmy, Vivid jest w bardzo ważnym dla siebie momencie, bo jest na teście strefy i chociaż popyt się uaktywnił i obronili ten poziom, to jeżeli będą chcieli go przełamywać i zejdą półkę niżej, no to niestety to będzie negatywny wydźwięk dla Vividu i zejdziemy i spadniemy, testując poprzednie tutaj szczyty. Pozytywny scenariusz to oczywiście w pierwszej kolejności wykonanie ruchu powrotnego pod ten poziom, który teraz pokazuje, jego rozjechanie rakietą to jest test poprzedniego szczytu i w konsekwencji jego rozjechanie to test poprzedniego szczytu. I to jest pokaz siły w kontekście Vividu. Oczywiście pamiętajmy, że jest okres letni, wchodzimy w sierpień i ruchy boczne, konsolidacyjne są wręcz wskazane, potrzebne na to, żeby rynki się schłodziły, żeby emocje opadły, żeby można było się przygotować do rajdów jesienno-zimowych, jeżeli oczywiście rynek na to pozwoli. No i pamiętajmy, zawsze miejmy z tyłu głowy to, że jeżeli na rynek napłyną jakiekolwiek niespodziewane informacje, szkodnik numer 2 albo coś innego, czego się nikt nie spodziewa, to na pewno rynek na to zareaguje. Jeżeli będą pozytywne informacje, to będziemy mieć oczywiście bardzo fajne wystrzały i pozytywne wzrosty, a jak będą negatywne informacje, to będziemy widzieć jedną wielką, gigantyczną zwałę. I trzeba na to się przygotować i nikt się przed tym nie ustrzeże. I jakiejkolwiek analizy byś nie dokonał, jakiejkolwiek fundamenty by nie miała spółka, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Liczą się emocje i tak, jak je rozgrywa rynek. I mam nadzieję, że jak już to jesteś na rynku i przynajmniej jak nawet zaczynałeś, to jeżeli byłeś nawet przed marcem, to doskonale zdajesz sobie sprawę, jak szkodnik napływa na rynek, co się wtedy działo. Nie liczyło się nic, tylko liczyła się totalna jedna wyprzedaż, ucieczka, a potem rajd do góry. I teraz właśnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o Vivid. Zerknijmy, co tam na Farm 51 się szykuje. Kolejna spółka, którą nie widzieliśmy ostatnio, ale teraz ją oczywiście obserwujemy i jest w bardzo istotnym momencie, czyli wpada nam w bardzo ciekawym, istotnym czasie, bo jest w momencie być albo nie być. Dlaczego tak? No bo jesteśmy na teście wsparcia i to takim ostatecznym, bo jeżeli przełamiemy to wsparcie, no to niestety spadamy niżej i to już będzie bolesne. To już będzie bolesne, bo znosimy tak naprawdę to, co się pozytywnego wydarzyło od czasu szkodnika. Widzimy, że dołki są ok tutaj, ale jeżeli wyłamiemy to, to spadamy sekwencję niżej i to już nie będzie nic przyjemnego dla wszystkich tych, którzy są ukiszeni na tej spółce, pewnie na tych poziomach i nie zdążyli się ewakuować. No to teraz się pewnie modlą i liczą na to, że spółka odbije i jak najbardziej będzie ku temu szansa, jeżeli obronią ten poziom, pojawi się popyt, który znów z powrotem będzie miał ochotę podchodzić sekwencję wyżej. Oczywiście połówka strefy w grze, czyli trzeba pokonać ten poziom, przetestować, wykonać retest pod 25, rozjechać go rakietą, dopiero daje to nadzieję na to, że być może będziemy widzieć wyższe poziomy. No ale teraz trzeba trzymać rękę na pulsie, bo jesteśmy w istotnym momencie. Rozstrzygnie się, czy farm utrzyma poziom, czy pęknie. Jeżeli chodzi o Juju, co tam na Juju ciekawego słychać? Juju wyszedł delikatnie z dołem z ręczu bocznego, który nam tutaj robił i wyszedł, przetestował go, zrobił fejka, pewnie pozamykał trochę stop lossów, jak ktoś by miał tutaj ustawione, no i wyszedł ponad strefę, czyli cały czas mielonka w tej strefie obowiązuje, jej stałe wybicie i zamknięcie się poniżej tego poziomu. I oczywiście test półeczki jak najbardziej ma miejsce, czyli połowy strefy między tymi zakresami, odpadnięcie niżej, no to niestety będzie negatywny sygnał dla Juju. A teraz, co może ciekawego w kontekście pozytywnym zrobić? Jak najbardziej ruch powrotny pod ten poziom i jego rozjechanie. Jeżeli go rozjedzie, no to test sekwencji wyżej i w konsekwencji test szczytu. Oczywiście jak zrobią to rakietą na dużych wolumenach, no to jest wtedy przepięknie. Jeżeli chodzi o T-Bull, no to T-Bull co ciekawego nam pokazuje? Pokazuje nam przede wszystkim głęboką korektę, bo już widzimy, że to już nie są żarty, to nie jest jakieś takie zejście na jedną świeczkę i jazda do góry. Widzimy, że już nie ma tego paliwa, nie ma tej rakiety do wzrostów. W tym momencie to jest być albo nie być, bo jeżeli będziemy kontynuować wzrosty, to już jesteśmy na tutaj bardzo istotnym poziomie, bardzo blisko jesteśmy go, bo to jest poprzedni ręcz, może on go zoporować, jak go nie zoporuje, to będzie w ogóle źle dla T-Bulla i teraz, żeby w ogóle kontekst pozytywny mógł się odbić, to musi z tego miejsca już tak naprawdę, nawet bym nie czekał, a toż wykona to zejście tutaj testujące to dno, jeżeli chodzi o wsparcia, powinien już odwijać i dokonywać ruchu powrotnego pod tą strefę. Jeżeli tego nie zrobią, no to niestety nic ciekawego tutaj się nie będzie, bo albo to się przerodzi w ruch boczny, albo nam będzie zwała tutaj grozić na T-Bullu. Pozytywny dopiero wydźwięk, czyli powrót do tego, że być może zobaczymy ruchy ku górze i w konsekwencji teście poprzednich szczytów, to dopiero po rozjechaniu tej strefy. I to tak dosyć silnym rozjechaniu, wręcz chciałoby się widzieć taką rakietę. Dopiero wtedy możemy o tym pomyśleć i dopiero wtedy możemy o tym pomarzyć. Jeżeli chodzi o Artifex, co ciekawego na Artifexie? Jest w bardzo istotnym miejscu. Przepięknie chodzą te spółki gamingowe, one są bardzo wdzięczne. No i gdzie się zatrzymał? No tam, gdzie miał się zatrzymać, czyli testuje sobie dolne ograniczenie strefy i teraz jeżeli je przebije, no to będziemy spadać sekwencję niżej i w konsekwencji, jeżeli ją przebije, to spadamy i testujemy czwóreczkę. To jest oczywiście ten wydźwięk negatywny. Teraz, jeżeli będzie miał ochotę wykonywać coś lepszego, pozytywnego, no to musi przetestować przede wszystkim i rozjechać pierwszy poziom, który pokazuje i jeżeli to rozjedziesz na silnym popycie na rakiecie, no to w konsekwencji test poprzednich szczytów i rozjechanie ich. To jest sekwencja na Artifex na najbliższy czas. czas i wygląda, i zobaczymy, czy po prostu jest w stanie to zrobić, no bo teraz mamy objęcie, w ujęciu tygodniowym jest to oczywiście negatywny wydźwięk, jeżeli nie utrzyma popyt na tych poziomach Artifex, to niestety będziemy widzieć zejście niżej, też wolumenów jakichś wybitnych tutaj nie ma, czyli no wszystko piłka w grze, pytanie po której stronie oczywiście rynek się opowie. Jeżeli chodzi o HGames, no to tutaj po tym dynamicznym rajdzie wzrostowym widzimy, że kolosalnie już tutaj zjechali, no pewnie są tutaj ugotowani, którzy siedzą cały czas na tych poziomach i modlą się na to, żeby tutaj może wyjdzie, no może kiedyś wyjdzie, zobaczymy. Na razie mamy range boczny, z którego ewidentne wybicie będzie kształtować sytuację na najbliższy czas. Wybicie dołem to będzie w konsekwencji test nawet niższych poziomów, jeżeli nie będzie popytu, który będzie bronił tych stref, a jeżeli oczywiście z tego range'u wybije nam się górą, no to w konsekwencji test półweczki świecy tej maksymalnej. Jeżeli pokonają to, no to test poprzednich szczytów jest realny do wykonania. Pytanie, czy HGames jest w stanie to zrobić. Popytu też jakoś nie widać na tej spółce. Pamiętajmy, rynki są absolutnie nieprzewidywalne. Mogą czasami nam strzelić tutaj bardzo ładnych poniedziałek, albo mogą strzelić pika w dół rozjeżdżającego, pewnie stop losy stawiane gdzieś niżej. Czyli takiej sytuacji również się możemy spodziewać, szczególnie po spółce, która, no powiedzmy sobie szczerze, poza tym wystrzałem, to ona wcale płynnością nie grzeszy, tak więc tutaj jak ktoś wchodził grubym kapitałem, to bardzo szybko ją pompował do góry, a bardzo szybko można było ją zdołować w dół, jeżeli ktoś schodził po tym dużym kapitałem i to też trzeba mieć na uwadze, jeżeli rozgrywasz spółki, szczególnie te mało płynne. I na deserek mamy PB Games, który również wykonuje swój ruch korekcyjny i gdzie wykonuje, no gdzie może go wykonać? No, testuje poprzednie szczyty, czyli już dokonuje tej głębokiej korekty i jeżeli teraz oczywiście będzie miał ochotę ją pokonywać i nadbijać i wejdzie nam w ten zakres tutaj tego boksu, to będzie już niestety wydźwięk negatywny, bo z niego będzie musiał się zakumulować i znów zbierać siły do tego, żeby rozjeżdżać to 1-3. Dopóki jest nad nim, to jeszcze jest nadzieja, że będzie odwijał do góry z tego poziomu. Jeżeli będzie paliwo na to i będzie popyt i on nawet tutaj zejdzie, można nawet cieniem go nadbić i wróci ponad tą linię, to jest cień nadziei na to, że będzie chciał wykonywać sekwencję wzrostową na wyższy poziom. Zobaczymy, czy PB to oczywiście zrobi, czy też nie. Myślę, że czas najbliższy jest bardzo istotny, to jest, pamiętajmy, okres wakacyjny, to jest sierpień, lipiec nas zaskoczył bardzo miłymi obrotami, bardzo miłymi wzrostami, był w ogóle chyba rekordowym lipcem, jakby ktokolwiek robił jakieś wieloletnie statystyki i teraz chyba wszyscy ostrzą sobie ząbki na to, co pokaże sierpień, a ja dla przypomnienia zawsze radzę, pamiętaj, popatrz sobie na zagranicę, popatrz sobie na S&P 500, popatrz sobie na Nasdaqa, bo to Stany rozgrywają rynki, możesz oczywiście się ze mną nie zgadzać, ale popatrz sobie, żebyś był również mógł wiedzieć, co tam ciekawego na tym rynku się dzieje, żebyś również, jeżeli będzie jakaś dynamiczna jazda u nas, w którąkolwiek ze stron, żebyś zerknął, a jak się zachowywał rynek amerykański, co oni tam wyprawiali, czy jak u nas jest pozytywnie, tu u nich jest negatywnie i na odwrót, czy jednak te rynki w jakiś sposób chodzą podobnie. Oczywiście dynamika ruchów jest zupełnie inna, bo to jest zupełnie inny kapitał, zupełnie inny rynek, ale kierunek może być czasami miło Cię zaskoczyć. Zobaczymy. Drugie nagranie oczywiście dostępne jest dla przypomnienia na jakinwestować.com w zakładce przegląd, tak więc jak kończysz już to nagranie, to spokojnie możesz się logować już tutaj i najprawdopodobniej już je tutaj widzisz, już Ci się pewnie wyświetla, możesz sobie bezpośrednio z portalu już odpalać i oglądać drugą część, gdzie zobaczymy już te większe spółki, które dla Ciebie przygotowałem, czyli kolejna ósemka, złota ósemka można powiedzieć, spółek gamingowych na ten tydzień właśnie w tym miejscu już na Ciebie czeka, tak więc zapraszam, pozdrawiam Cię serdecznie, no i trzymam kciuki za wyniki, hej!